czas, aby po raz kolejny zagrać w Minecraft i dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi będziemy karmili zwierzęta modyfikowanymi warzywami. O, spójrzcie na tę świnkę, ona z pewnością jest głodna. Kiedy zostawicie łapeczkę w górę, no to rzucicie jej modyfikowane warzywo i zobaczymy, co się tam stanie. Raz, dwa, trzy, klikamy! Ho, ho! Wow, to niezły kaban pastowany. Trudno. Chociaż parówka będzie dłuższa. Po obejrzeniu tego odcinka nie zapomnijcie odwiedzić sklepu Pixy. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Siemano wszystkim, witam was tutaj na mojej pięknej farmie. No zapraszam, w końcu nas zaprosiłeś do siebie, ale żeś się tutaj pierwszy urządził. Raz. Ale uwaga, to jest specjalny dzień na specjalne zaproszenie. Dzisiaj udało mi się wyhodować moje pierwsze zmodyfikowane marchewki. Modyfikowane? Genetycznie zmodyfikowane GMO marchewki bardzo modyfikowane długie. Genetycznie GMO marchewki bardzo długie. Czym ty je tutaj nafaszerowałeś? Tego powiedzieć nie mogę, ale muszę wam coś powiedzieć. Pod żadnym pozorem ich nie jedzcie. Tutaj to mamy... po co ty je zrobiłeś, skoro no właśnie nie można ich jeść? Na wzór siebie, tak? Rozumiem. Tworzyłeś tak, te marchewki? Dokładnie. Bo ty masz ponad 2 metry wzrostu, więc te marchewki też mają być takie długie. Czekaj, porównajmy na początku. Czekaj, patrz, równam. A! Zaraz zobaczycie. Trochę nie tego. Sięga ci do kolana. Ale przepraszam, dobra, co ty powiedziałeś, że na tych świnkach biednych będziesz je testował? Nie, one nie są biedne, spokojnie, spokojnie. Każda z tych świnek się sama zgłosiła, podpisała ankietę. Okej. Każda dobrowolnie. Dobrze, dobrze. Świnie laboratoryjne do testów DNA, jak to brzmi. Jezu. Nie, ten odcinek jest przerażający, ja się boję. Jedzonko dostaną za darmo, co ty gadasz? Dobra. Wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. O co chodzi z tymi marchewkami? Jaka gnojówka była tutaj lana? Eko czy Szambo? Szambo po całości. Czego się spodziewałeś po nim? Eko groszek. Dobra, nieważne, słuchaj. Co mamy zrobić z tą marchewką? Teraz wchodzicie do craftingu, specjalnego craftingu. No. I w pionie ustawiacie marchewki. Okej. I powstaje mega marchewka. Zobacz, jak to wygląda. Czekaj, pokaż. Co to jest? Szaku, stój. To wygląda jak jakiś miecz świetlny, czy coś. JJ-ka, zaba na Szaka. W jego przypadku wygląda to bardzo głupio, jak on stoi tak. Nie mogę patrzeć. Dobra, porównajmy teraz marchewkę do JJ-ki. Uwaga. O kurde! Nie. Wyższa od ciebie, JJ! A jak? Ja nie mogę. No i nie, co? Udało Przesadziłeś z tymi medykamentami. Powiem ci, Szaku, tak. Marchewek. Przez cały odcinek będę cię mówił, panie psorze, bo dzisiaj mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Tą modyfikowaną marchewką. To tą co? Marchewką to by się całe wojsko najadło. Ale jeszcze was zaskoczę. Ale poczekaj. Czy możemy ją zjeść? Nie jest. Naprawdę nie jest. Nie wiadomo, czy są w stanie. Zresztą zaraz zobaczy. Ja bym się bała to zjeść, szczerze mówiąc. Dobra, no, to co, zapraszam pierwszą chętną, zapraszam, Ej, nie pchaj! Patrz! Ty! Nacisnąłem na nią marchewką! Wsadziłeś w nią całą marchewkę! Niechcące! Czekajka, nakarm świnkę! To jest jamnik czy świnia? Ten odcinek jest dziwny, ale jaka jest fajna. Really long pig. Really long pig się nazywa? Okej, tak się nazywa. Ja sobie tych marchewek troszeczkę więcej zrobię. Mam cały gnojówek. Mam cały... Ale poczekajcie, to nie wszystko. No. Jak są świnie długie, no to w sumie mięsko też powinno tutaj troszkę większe wyjść. Rozumiem, że taką świnkę trzeba ubić, tak? No tak, tego nie było w naszej ankiecie, ale no trzeba. Ale jak się już zgłosiły, no to przykro nam. To co, Szaku, to ja może już nożyk na ostrze? Co ty na to? Dobra, ostrze. Ty jesteście straszni, ja nie chcę brać udziału w tym odcinku. Tak, to jest... Słuchaj, to jest wszystko w imię nauki. Wszystko dla rodziny. Wszystko dla rodziny w imię nauki, okej. Okay. Trochę patyczku. Najlepiej się tak tłumaczyć, nie? Świnioczki. Która to była pierwsza chętna? Ta. Chodź tutaj. Padła! Zobacz, jaki bewsztyk! Jeju, co to ma być? Czekajcie! Patrzcie na to! Poczęstuję was! To jest grane! Najdłuższa salami na świecie! To jest really long row! To już jest przegięcie trochę! Zamieniliśmy marchewkę na mięso! Słuchajcie, tu jeszcze jest wędka! Coś dla wege i coś dla... Tu też jest wędka. Mięsożernych. Rozumiem, że jak wezmę wędkę i wezmę marchewkę, to mamy marchewkę i wędkę.
i zróbmy sobie jeszcze, rozumiem, siodło, bo mamy skórę. Ale uwaga, jak będziemy mogli wsiąść w trójkę na jedną świnię, to po prostu wyłączam Minecrafta. Trzymam za słowo. Wyłączam Minecrafta, serio. Dobra, wrzucę wam do skrzyni siodełka. No i bardzo fajnie, okej. To co? Co teraz? Próbujemy wsiąść na jedną świnię wszyscy? Jestem. Siadaj. Nie da się. Jak się nie da? Siedzę! Jej! Nie, my naprawdę siedzimy w trójkę na jednej świni. Tak! No. A! Nie, co wy żeście zrobili? Wypuściliście wszystkie świnie! Wszystko się zniszczyło, wypuściliście. Nie mogę patrzeć! Co się dzieje? Chodźcie, jedziemy na wycieczkę! Bierzemy świnkę w ten. JJ-ka, zjedź troszeczkę niżej. Bo można driftować ponoć tą świnią. Ale rozwalamy wszystko. Słuchajcie, musimy odnaleźć diament, rozumiecie? Na tej świni? Tak jest. Nie. W trójkę na świni musimy odnaleźć diament. To będzie mega zabawne. Nie, ja mam prowadzić, no to super. Szako, ty masz jedzenie, tak? Mam jedzenie, ale wiecie co? Zanim byśmy w sumie w ogóle zaczęli szukać diamentu, ja bym zbudował piecyk i spróbował przepalić te mięsko. Te mięsko? Dobra, no to będzie spoko. Daj mi marchewkę, Szako, jeszcze jakąś. Ja sobie też przygotuję świnkę. Uwaga, rośnie. Jak to słodko wygląda. Urosła. Teraz foteli. Uwaga. Czajka, przewieź się na mojej świni. Nie, dzięki, mam swoją. Chodź. Ale chodź, coś ci pokażę. Otwieram drzwiczki i patrz teraz na to, co się będzie działo. Dobra, jestem w środku i uwaga. Kolapsuję. Bo zginę. Rozwaliłem. Rozwaliłem całą wieżę, stary. Ciemno się robi, zaraz będą zombiaki szły. Nie no, tą świnią rozwalasz wszystkie struktury, rozumiesz, stary? Ciekawe, czy obsydian można też rozwalić. Na bank, na pewno. Na pewno? No kurczę, jak wszystko rozwala. To jest atomowa świnia, gościu. Coś gadasz. Dobra, Szaku, dawaj ten piecyk, podkładamy bewsztyka. Jest piecyk, dawaj wągiel, bewsztyk. Przepala się, to jestem mega ciekawe, co z tego ciekawe, będzie. Ile będzie mięsne z tego będzie. Uwaga! Jak się udajem to? To powinna być jakaś część z tego. Nie! Sam. Szkoda piec, ja sam zjem. Uwaga, zjadam. Uwaga! Okej! Ale jesteś długi! O Jezu! Dobra, nie bejtuj. Ej, zmniejszyła się troszeczkę salami. Ej. Widzicie? No trochę się zmniejszyła, jest o połowę mniejsza. Jeszcze raz zjadam, uwaga! O, i zwykły bewsztyk. Jest normalna, nice. Dobra, słuchajcie, lecimy na jednej, nie? Żeby było zabawnie. Albo każdy na swoje. Ja się nie dzielę, nie, nara. Chodź malutka, chodź malutka, nakarmię cię. Ta mała zawsze chciała być duża. Spadłem! Jak co? Ja mam małą świnkę długą. Nie. Zoba na to. Ale na nie siądziesz. Nie mogę. Nie mogę na tej małej usiąść. Nie, bo to jest mała, nie można na małe. Co ty? Dobra, Szaku. To jadę. Małą chcesz wykorzystywać świnkę. To jadę z tobą na świnie. Dawaj, lecimy. Obstawiam patrz, tyły jak coś. Patrzcie, co się dzieje. Skoczymy w dół do kopalni. Dawaj. Mam patent, mam patent. Będziesz grindował? Nie, bo zginę, łała! LOL! A, bo ty dostałeś damage! Tak! No to masz przerąbane, mieciu! Łała, Szaku, kurku ty! Toruj drogę! Creeper, czekaj, ucieka! Jaki Creeper? Ej, nic nie widzę! Bo ty wlazłaś pod spód! Ja stąd wychodzę. Zjedz sobie coś, Szaku jest nienormalny. Nie dość, zabiłeś świnie, to creepera jeszcze. To jest głupi pomysł, to jest głupi pomysł, trzeba uważać bardzo mocno. JJ-ka, okej, masz świnie, zejdź, ja będę sterował. Nie, ja dobrze steruję, przeżyłam. Co przeżyłam? Masz trochę chleba. JJ-ka sterowała. Szaku, ty masz trochę też tu chleba, masz. Dobra, przekupiłeś mnie. Okej. Lecimy, dawajcie. Impreza! Nie bójcie się. Ej, zginę! Ej, co jest? Świnia nam zginęła. Pada pod ziemię, ej! Ja nie mogę! Wpadliśmy pod świat! Nie, Dozwolone! Ja cię rozwalam już! Niechcący! Mówiłam, że ja będę prowadzić! Niechcący was zabiłem! Wy nie potraficie prowadzić świnki, ja nie mogę. Ale jest jeszcze jedna awaryjna u góry, chodźcie. Amatorka, straszna amatorka, naprawdę. Szaku, masz kilo? Bo tutaj musimy wykopać sobie jeszcze... Iron. Po co ci żelazo? Po co mi żelazo? Jak po co, że diament wykopać, tak? Chodź, bo świni zleciały na wodzie na dół. Dobra, ja mam tutaj od razu karmię. Uwaga!
Okej, okay, urosła. Go. Ej, ale po co ci kilof, jak świnio możemy wykopać? Właśnie, patrz stary. Driftem. Czekaj, dobra. Czekaj. O. O, jestem, jestem. Ale tak zginiesz. Nie, no zniszczyłeś mi drafting. No nie, zginę to, nie ma i tak, tak mną. No powoli, powoli, tak? Wszystko ty robię ostrożnie. Ja nie mogę, ale dostałam w łeb z cegły. Lecę na dół. Dobra. Okej, okay. Super. Nie! Do lawy wpadłem! Super. Tak, dobrze, nie no, ten nam spalił. Padnę. No i co, schabowczak. Dobra. Schabowczak został. Chodź tutaj, świnko, musisz troszeczkę urosnąć nam. Okej, okay. Teraz siedełko. A, mam. Już. Dobra, wskakujcie, wskakujcie, na jednej polecimy. Dobra, ja nie na środku. Opcji, że ja tam wejdę. Uważajcie na głowę tylko. No umiera. To ty uważaj. Mówiłem, uważaj na głowę, tak? No jasne, dzięki. Cię o mnie martwisz. Uważaj na lawę, uważaj na lawę. Ale że Szaku ma najgorzej, Szaku ma najgorzej. Dobra. Idź na wstecznym. Wyhamowałem, wyhamowałem, jest lawa. Mamy zejść już? No, jak jest lawa, to prawdopodobnie będą i diaksy, nie? Fajnie okay. Było, świnko są... przyprowadziłaś. Co ja? Ty gadasz? Są diamenty, zobacz z przodu. Nie, jak my się tam dostaniemy? Czekaj, 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 już idę po świnie. Świnka, chodź. Ja ci drogę zrobię, świńską. Świńską drogę robisz? Hop, dawaj. Hop, jestem. Ej, wskakujcie! Wskakuj, JJ, dawaj. Idę, idę, dawaj. Idę, idę. Bo idę mi dupa was. Płonie, dawaj, bo mi dupa płonie, świńska. A ja tak, dupie, faktycznie, ja widzę tylko ogień. Dawaj, nie, dawaj, no dawaj, dawaj, jest. Damy radę, damy radę, damy radę. Okej. Okay. Dawaj, bo te diamenty tam. Farmie, farmie Diaksa. Dupą, dupą. Dupą, Diaksa? Czekaj. Dawaj, no, dawaj, dawaj. Czekaj. Dobrze. Jest, udało się. Bardzo. Tyłkiem świński zdobyliśmy Diaksa. Ale to było piękne. To było coś pięknego. Świnia też płonie. Zwycięstwo. Jest diament. Tyłkiem świni. Wykopali diament. I to była tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Moim zdaniem ten jest chyba najlepszy. Także sprawdźcie koniecznie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.